W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. Z Duchem Twoim. Bracia i siostry, uznajmy przed Panem Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli z czystym sercem sprawować Jego święte tajemnice. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Módlmy się. Prosimy Cię, Panie nasz Boże, udziel nam łaski, abyśmy gorliwie naśladowali miłości Twojego Syna, który oddał własne życie za zbawienie świata. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Czytanie z księgi proroka Ezechiela. Tak mówi Pan Bóg. Oto otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów ludu mój. I wiodę was do kraju Izraela i poznacie, że ja jestem Pan, gdy wasze groby otworzę i z grobów was wydobędę, ludu mój. Udzielę wam mego ducha po to, byście ożyli i powiodę was do kraju waszego i poznacie, że ja, Pan, to powiedziałem i wykonam. Mówi Pan Bóg. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, ci, którzy żyją według ciała, Bogu podobać się nie mogą.
żyjecie według ciała, lecz według Ducha, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka. Jeżeli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy. Jeżeli natomiast Chrystus w was mieszka, ciało wprawdzie podlega śmierci ze względu na skutki grzechu. Duch jednak posiada życie na skutek usprawiedliwienia. A jeżeli mieszka w was Duch tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to ten, co wskrzesił Jezusa Chrystusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was Ducha. Oto Słowo Boże. Bóg niech będą dzięki. Został otoczony chwałą. A Jezus miłował Martę i jej siostrę i Łazarza. Mimo jednak, że słyszał o jego chorobie, zatrzymał się przez 2 dni w miejscu pobytu. Dopiero potem powiedział do swoich uczniów: chodźmy znów do Judei. Kiedy Jezus tam przybył, zastał Łazarza już od 4 dni spoczywającego w grobie. Kiedy zaś Marta dowiedziała się, że Jezus nadchodzi, wyszła mu na spotkanie. Maria zaś siedziała w domu. Marta rzekła do Jezusa: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Lecz i teraz wiem, że Bóg da ci wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga. Rzekł do niej Jezus: brat twój zmartwychwstanie. Rzekł do niej Jezus: ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to? Odpowiedziała mu: tak, Panie, ja wciąż wierzę, że Ty jesteś Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat. Jezus wzruszył się w duchu, rozrzewnił i zapytał: gdzieście Go położyli? Odpowiedzieli mu: Panie, chodź i zobacz. Jezus zapłakał, a Żydzi rzekli: oto, jak Go miłował. Niektórzy z nich powiedzieli: czy ten, który otworzył oczy niewidomemu, nie mógł sprawić, by on nie umarł? A Jezus ponownie, okazując wzruszenie głębokie, przyszedł do grobu. Była to pieczara, a na niej spoczywał kamień. Jezus rzekł: usuńcie kamień. Siostra zmarłego Marta rzekła do niego: Panie, już suchnie. Leży bowiem od 4 dni w grobie. Jezus rzekł do niej: czyż nie powiedziałem ci, że jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą? Usunięto więc kamień. Jezus wzniósł oczy do góry i rzekł: Ojcze, dziękuję ci, żeś mnie wysłuchał.
ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz, ale ze względu na to otaczający mnie lud to powiedziałem, aby uwierzyli, żeś Ty mnie posłał. To powiedziawszy, zawołał donośnym głosem: Łazarzu, wyjdź na zewnątrz. I wyszedł zmarły, mając nogi i ręce powiązane opaskami, a twarz jego była zawinięta chustą. Rzekł do nich Jezus: rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić. Wielu więc spośród Żydów przybyłych do Marii, ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Umiłowani w Chrystusie Panu, siostry i bracia, słysząc wezwanie Marii i Marty: Panie, oto choruje ten, którego Ty kochasz, czujemy nieodparcie, jak aktualne okazuje się ono dziś, kiedy przeraża nas i przerasta to, co wokół się dzieje. Nieznana choroba rozlewa się po świecie, a my wołamy: Jezu, oto choruje i umiera wielu, których kochasz. Czemu zwlekasz? Czy to Bóg zwleka, czy to raczej my chcielibyśmy Boga poddać naszym lękom? Wybitny teolog naszych czasów Hans Urs von Balthasar twierdzi, że lęk wyłącza z rzeczywistości i zamyka we własnym kosmosie. Zarówno siostry Łazarza, jak i apostołowie ewidentnie poddają się swoim lękom. Jezus pozostaje jeszcze 2 dni nie po to, aby okazać lekceważenie, lecz aby pokazać, jak okiełznać lęk. Powie Urs von Balthasar, że lęk daje przestrzeń do życia pewnej ciemności, która rozdziela i osamotnia, aby w końcu zniewolić, kiedy przerywa komunikację człowieka z człowiekiem i krępuje wszystkich jednym łańcuchem. Czy oto nie przeżywamy takiego skrępowania? Te 2 dni, ten dystans, mówi Jezus, potrzebny nam jest po to, żeby nabrać światła, aby nie potknąć się. Dlatego ostrzega, jeżeli jednak ktoś chodzi w nocy, mając na myśli noc swojego lęku, potknie się, ponieważ brak mu światła. Bo lęk to coś innego niż strach. Lęk sprawia, że śmierć wydaje się nam większą otchłanią i przepaścią, niż jest w rzeczywistości. Mówimy, że strach ma wielkie oczy, mając na myśli lęk. Lęk to strach przesadzony, podczas gdy sam strach to naturalny mechanizm obronny. Aby strach nie przerodził się w lęk, potrzebujemy dystansu, którego sami sobie dać nie możemy. Potrzebuję tej perspektywy 2 dni wolnej od demonów lęku. Potrzebuję perspektywy Wielkiej Soboty. Dopiero z perspektywy Wielkiej Soboty oczekiwanie na zmartwychwstanie staje się bliskie, a śmierć wygląda jak zaśnięcie. Ta interpretacja śmierci jest obecna w tradycji Kościoła, który świętuje zaśnięcie Najświętszej Marii Panny, przekazując prawdę o tym, że wolni od grzechu śmierci nie zaznają. Jednak Łazarz nie zasnął, on umarł, bo pozostaje w grobie 4 dni i cuchnie. 4 dni oznacza, że brama zmartwychwstania pozostaje dalej zamknięta, bo 3 już minęły. Cuchnie, bo dalej działa grzech
i dokonuje zniszczenia. To grzech rozkłada nas, nasze życie, naszą rzeczywistość i dlatego Łazarz i świadkowie jego wskrzeszenia i my wszyscy potrzebujemy zmartwychwstania. Tylko taka wiara wyzwala od lęku, którego źródłem jest niegodziwy człowiek i jego lęk. Chrystus zmartwychwstały i tylko On zapewnia człowiekowi łaskę pojednania z Bogiem. On jest złączony z Ojcem tak, że ufa Bożej opatrzności w sposób nieograniczony. Ufa aż po Golgotę, śmierć na krzyżu, pustkę Wielkiej Soboty i ciężar kamienia grzechu i obrazy Boga, który musi ustąpić przed Jego miłością, przychodzi w zmartwychwstanie. Ewangelia, którą rozważamy, dobitnie pokazuje, że lęk egzystencjalny jest nieunikniony. To jest ciemność prawdziwa, choć odrealniona jednocześnie. Bóg nie zsyła zaraz, wyzwala je nasza ignorancja i pycha, nieliczenie się z prawami przyrody. Oto od 100 lat niszczymy bezkarnie płuca świata, a tu znalazł się mały robaczek, zdolny zniszczyć nasze płuca w jednej chwili. Mały robaczek, któremu pomogliśmy, aby stał się dla nas niebezpieczny. Bóg stworzył świat w ten sposób, że rządzą nimi prawa i te prawa są dobre. Ale my w to wciąż nie wierzymy i kombinujemy po swojemu, w pogoni za kasą i władzą, jak mówią słowa poety, przekonani, że liczy się tylko nasze podwórko i nasze przyziemne cele. Skoro prawa przyrody są silniejsze od nas, to o ile silniejszy musi być ich Twórca, nasz Stwórca. Choć przez naszą grzeszność jesteśmy jak te wirusy, Pan Bóg cierpliwy i miłosierny przypomina dziś, żebyśmy się nie zachowywali jak wirusy, tylko jak Jego dzieci. Otwiera nasze groby i wydobywa, aby udzielić swojego Ducha. Tylko Duch Święty może sprawić, że pandemia, którą obecnie przeżywamy, otworzy nam oczy i da perspektywę, z której zobaczymy, że choroba ta nie zmierza ku śmierci, ale ku chwale Bożej. Lecz aby tak się stało, wpierw Syn Boży musi być otoczony chwałą. W tym duchu przeżywajmy naszą kwarantannę, aby czas zmartwychwstania stał się w tym roku darem, jakiego jeszcze w naszym życiu nie doświadczyliśmy. Amen. Teraz, bracia i siostry, wspólnie wyznajmy naszą wiarę, wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzianych i niewidzianych, jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, niestworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia wstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został męczony i pogrzebany i zmartwychwstał dnia trzeciego i jak oznajmia Pismo. I wstąpił z nieba. Wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela,
który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty powszechny apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest o odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. A teraz zanieśmy wszystkie nasze prośby, które będą wypowiedziane na głos i te, które są ukryte głęboko w naszych sercach do naszego miłosiernego Ojca. Módlmy się za Kościół Święty, aby pod przywództwem Ojca Świętego Franciszka był znakiem wiary, nadziei i miłości dla świata. W trudnym doświadczeniu pandemii i kwarantanny Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za lekarzy, pielęgniarki i personel medyczny oraz za duchownych, szczególnie tych, którzy z narażeniem swojego życia i zdrowia służą zdrowiu i życiu innych, aby Chrystus umocnił ich duszę i ciała. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za doświadczonych przez nową chorobę i zagubionych w chaosie pandemii, aby wzorem rodzeństwa z Betanii w Chrystusie znaleźli ostoję i pomoc. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za zmarłych, a szczególnie za ofiary śmiertelne koronawirusa, a także za świętej pamięci Wandę i Andrzeja Spyrka, Annę i Stanisława Kłos, Krystynę i Zygmunta Pajka oraz Jana Boraty, aby dostąpili życia wiecznego. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się w intencjach sprawowanej mszy świętej o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i dary Ducha Świętego dla Barbary, o łaski i błogosławieństwo Boże oraz opiekę Maryi dla Jasmaji w dniu urodzin i Aleksandry w dniu imienin, o uwolnienie świata z pandemii, nawrócenie ludzkości i Kościoła, o umocnienie wiary i powrót do zdrowia, szczególnie dla członków parafii świętego Zachariasza, o zdrowie i szczęśliwe rozwiązanie dla przyszłej mamy i dziecka i łaski oraz opiekę Matki Bożej dla całej oczekującej rodziny. Módlmy się też w ciszy naszych serc, w naszych niewypowiedzianych intencjach. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nas tu obecnych, abyśmy w pokorze poddali się Bożej opatrzności, potrafili dostrzec dobro, jakie wypływa z doświadczeń minionych dni, a także umieli z nadzieją patrzeć w przyszłość. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas. Boże nasz Ojcze, który zesłałeś nam swojego Syna, aby pokonał śmierć, wysłuchaj tych naszych próśb, które składamy przy Twoim ołtarzu przez Chrystusa, Pana naszego. Duchem Twoim. W górę serca. Znosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu.
godne to i sprawiedliwe. Za prawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienie, abyśmy zawsze składali dziękczynienie Tobie, miłosierny Ojcze, Wszechmogący Boże, Królu wiecznej chwały, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On jako prawdziwy człowiek opłakiwał swojego przyjaciela Łazarza, a jako Bóg i Władca życia wskrzesił go ze grobu. On okazuje miłosierdzie wszystkim ludziom i przez wielkanocne sakramenty prowadzi nas do nowego życia. Przez Niego Twój Majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi wołając. Święty, 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 Panie Bóg zastępów, pełne są miłosa i ziemia chwały Twojej. Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich, ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej nowego wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechu. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary. Chrystus zmarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi, sprawa, by lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Błażejem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi, daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Obywieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Zacharem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieku podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, wszelkiego i oddasz nasze
czasy pokojem, wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu, bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoim jest Królestwo, potęgę i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, przez Twoją śmierć na krzyżu, bo Ojciec wprowadził pokój między niebem i ziemią. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swego Kościoła. I zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, w której żyjesz i królujesz na wieki wieku. Amen. Pokój Pański zawsze będzie z Wami. I z Duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Thank you.